Apel kombatantów oraz działaczy opozycji antykomunistycznej. Kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej wyrazili wsparcie dla działań w obronie wschodniej granicy. Wyrażamy wdzięczność tym, którzy strzegą naszych granic, a tym samym bronią naszej niepodległości, napisali w apelu weterani walk o niepodległość, kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej, kierując te słowa do żołnierzy, policjantów i strażników granicznych. O apelu poinformowano m.in. na stronie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, gdzie podano: weterani walk o niepodległość, kombatanci Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, batalionów chłopskich, więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych, sybiracy, żołnierze powojennego podziemia niepodległościowego oraz działacze opozycji antykomunistycznej, w przesłaniu kierowanym do żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji wyrazili solidarność i wsparcie dla ich działań w obronie wschodniej granicy Polski. My, weterani walk o niepodległość, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane w PRL z powodów politycznych, wyrażamy wdzięczność tym, którzy strzegą naszych granic, a tym samym bronią naszej niepodległości jako wartości najważniejszej w życiu narodu i państwa polskiego, napisano w apelu. Jesteśmy z wami, żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji. Dziękujemy wam za waszą służbę dla najjaśniejszej Rzeczypospolitej, podkreślono. Jak podano w informacji, wśród kilkudziesięciu sygnatariuszy apelu są m.in. sędzia Bogusław Niziański, żołnierz AK, przewodniczący Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Zofia Romaszewska, przewodnicząca Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, Janusz Maksymowicz, powstaniec warszawski, prezes Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych, pułkownik Leonard Kapiszewski, żołnierz AK, prezes Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość RP, pułkownik Waldemar Kruszyński, żołnierz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Stanisław Zalewski, prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Józef Walaszczyk, żołnierz AK, Andrzej Chyłek, działacz opozycji antykomunistycznej, pierwszy prezes Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego, ksiądz Infuat Jan-Sikorski, kapelan Solidarności i więzionych w stanie wojennym. Od wiosny gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. Unia Europejska i państwa członkowskie podkreślają, że to efekt celowych działań reżimu Aleksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów w odpowiedzi na sankcje. Od 2 września, w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach województwo podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Ma to związek z presją migracyjną ze strony Białorusi, która według Unii Europejskiej prowadzi wojnę hybrydową, używając do tego migrantów.